Studenci przejęli w piątek władzę w Suwałkach. W Parku Konstytucji 3 maja odbyły się bowiem coroczne juwenalia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Tradycji musi stać się zadość, z wielką przyjemnością chciałbym przekazać suwalskim żakom, studentom klucze do bram naszego miasta, po to, żebyście się czuli naprawdę swobodnie, świetnie, żebyście się dzisiaj, jutro bawili w ramach tych juwenaliów. Pamiętajcie, dbajcie również o bezpieczeństwo. Proponuję bawić się bezpiecznie. Wiecie, tutaj remontujemy w centrum miasta. Sporo jest materiałów budowlanych. Zostawcie to na miejscu. Niech to leży tam, gdzie leży. Także wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze i zwróćcie jutro miasto w stanie nienaruszonym. Dobrej zabawy. Wielkie brawa, słuchajcie, te klucze są już nasze! Studenci bawili się w rytmach zespołu MIG i Enej. Gwiazdą wieczoru był znany DJ Gromi. Nie zabrakło też pokazów tanecznych, akrobatycznych i konkursów z nagrodami. Jak powiedzieli Piotr Sołoducha i Mirosław Ortyński z zespołu Enej, imprezy studenckie należą do najbardziej udanych. Zawsze podkreślamy, że ta brać studencka jest nam bardzo bliska. My pochodzimy z Olsztyna, gdzie mamy Kortowiadek, gdzie społeczność studencka jest bardzo duża. My na tej publiczności w jakiś sposób się wychowaliśmy, bo na tym naszym olsztyńskim Kortowie zaczęliśmy koncerty, więc zawsze czekamy do okresu majowo-czerwcowego do spotkań ze studentami. Cześć, tu Lolek. I my, zespół Enej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia 5. Jak co roku podczas imprezy symboliczne klucze do bram Suwałk przekazał żakom Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. To jest tradycja taka, żeby przekazać władzę nad miastem suwalskim żakom, studentom. Oczywiście czasami są jakieś straty. W ubiegłym roku jakieś trzeba było naprawy uczynić tutaj w Parku Konstytucji, ale generalnie myślę, że impreza będzie bezpieczna. Juwenaliami tak naprawdę rozpoczynamy cykl imprez właśnie takich plenerowych. Jest pierwsza taka głośna impreza, jak widzimy, ale myślę, że dobrej muzyki i humorów nam dzisiaj nie zabrakło. Z wysokiej frekwencji podczas imprezy cieszyła się Marta Wiszniewska, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. W tym roku widzimy, że frekwencja o tej porze jest jeszcze większa niż w ubiegłym roku. Także cieszymy się bardzo, że suwalskie juwenalia przyjęły się wśród mieszkańców Suwałk i regionu i chętnie na nie przybywają.